że ten mój mąż to nie zła szuja, muszę ci powiedzieć, to on kazał mi się z tobą umówić, chociaż wie, że bardzo mi się podobasz. Ale jego interesy są dla niego najważniejsze. Mówi, idź, wybadaj, o co jemu chodzi, czemu on tak w tej telewizji nam nie nadaje. Czy może chce swoją dolę, czy może chce zniszczyć układ rządowy i koalicję. Ja nie wiem, o co jemu chodzi. Dla mnie możesz na niego mówić, co ci się rzewnie podoba. Ja go mam kompletnie w dupie. Nie tak miało wyglądać nasze życie. Zanim go poznałam, to mieszkałam na takiej malutkiej wsi na Mazurach, gdzie autobus stawał raz dziennie. Rodzice mieli 2 hektary i 1 krowę. Ja chodziłam w butach od mamy, a książki pożyczałam od koleżanek. No i pewnego dnia on zabłądził. Przyjeżdżał limuzyną, pomylił drogę i wszedł na podwórko, żeby spytać. A ja akurat karmiłam gęsi. A wtedy jeszcze był ministrem zdrowia, a nie rolnictwa. Także nie odróżniał kaczek od gęsi. I pyta mnie, co to za kaczki. A ja śmiech. A on, że ładny uśmiech mam. I wtedy powiedział, że mogę karmić dalej te kaczki, czyli gęsi, albo pojechać z nim. No i gdybym została, prawdopodobnie miałabym 2 dzieci i czekała, aż szanowny małżonek wróci za pomogą, o ile wcześniej je nie przepije. A tu jestem wolnym człowiekiem. Bo ja się przyzwyczaiłam do tego, że jestem żoną ministra, chociaż podobno to ma swoje złe strony, bo oni przeważnie, jak mają jakąś władzę, to stają się impotentami. A ja mam dopiero 24 lata. A wszystkie moje koleżanki tak samo mają. A nie tylko żona, ale ich kochanki. No to już w ogóle aberracja. Mieć kochankę i nie móc jej podupcyć. Mówią, że władza odbiera moc w jajach. Więc radzę ci, żebyś nie pchał się do rządu. Zjedz coś, bo ci ostygnie. Co? Zawsze jem zimne.